Dziękuję bardzo. Zabieram głos jako ostatni, co ma swoje bardziej zalety. Zalety są takie, że mogę się odnosić do wypowiedzi poprzedników. Wady to takie, że jestem narażony na powtarzanie się, czego będę unikał, zwłaszcza po wypowiedzi Jana Sowy, bo z częścią argumentacji, z dużą częścią się zgadzam. Natomiast także chciałem zacząć od tego, od czego zaczął mój przedmówca, mianowicie zakwestionowania tytułu. Otóż wydaje mi się, że podczas kampanii prezydenckiej tak naprawdę objawiły się zupełnie inne, najbardziej buntownicze, dobrze zorganizowane grupy społeczne w Polsce i to wcale nie były osoby młode. Mówię tutaj o pracownikach sektora budżetowego, ponieważ w trakcie kampanii prezydenckiej niemalże codziennie w każdym z polskich miast odbywała się pikieta pielęgniarek bądź nauczycieli w obronie publicznego charakteru usług publicznych, ponieważ ta rewolucja, z którą mamy dzisiaj do czynienia w Polsce, to jest ukryta, pełzająca rewolucja polegająca na komercjalizacji, prywatyzacji usług publicznych. Ona się odbywa w sposób niekontrolowany, spontaniczny i oddolny, dlatego często umyka z tego pejzażu medialnego i to na przykład nie była, ta kwestia w ogóle nie stanęła w trakcie kampanii prezydenckiej. Natomiast to, co zaprezentowało młode pokolenie, to było raczej demokratyczne odrzucenie establishmentu, establishmentu, który podczas kampanii wyborczej drażnił, ponieważ wydaje się, że ta retoryka, którą przyjął sztab wyborczy Bronisława Komorowskiego i sam kandydat, był drażniący i nieco niezrozumiały, czy niewpasowany w odczucia młodego pokolenia, dla którego rok 89 i transformacja ustrojowa nie jest żadnym punktem odniesienia, jeśli chodzi o umiejscowienie swojego życia dzisiaj tutaj, tak? Ponieważ gdy prezydent Komorowski mówi, że wolność jest wielką wartością, a on tą wolność właśnie definiuje jako odzyskanie pełnej suwerenności w 89 roku, to jest zupełnie oderwane od doświadczenia tego pokolenia, które zagłosowało przeciwko Platformie Obywatelskiej w tych wyborach. I to jest bardzo ciekawe, to także padało w pierwszej części dyskusji, jakie są podobieństwa, jakie są różnice pomiędzy tym takimi ruch antyestablishmentowymi odruchami młodzieży w Europie Zachodniej, czy w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce. Tutaj mój przedmówca powiedział o tych jowach, znaczy niewątpliwie mamy do czynienia z kryzysem demokracji, w tym sensie, że ludzie nie czują się reprezentowani, to jest pewien kryzys reprezentacji i o ile w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej wśród młodych ludzi dominają rozwiązania właśnie bardziej postępowe, czy bardziej może lewicowe, nastawione na demokrację partycypacyjną, tak u nas nasz sztandar jest wciągany taki bardzo konserwatywny, promujący właśnie elitarność polityki, czyli właśnie jednomandatowe okręgi wyborcze, czyli właściwie zupełnie inne rozwiązania, tak? Tam mamy do czynienia raczej z lewicowymi rozwiązaniami, w Polsce mamy do czynienia z prawicowymi. I to jest bardzo ciekawe, bo tak samo można zakwestionować to, czy to głosowanie miało charakter antysystemowy. Otóż moim zdaniem polscy młodzi wyborcy zagłosowali na partie prosystemowe, ponieważ Paweł Kukiz nie jest kandydatem antysystemowym, ponieważ w głównych punktach on praktycznie, gdy Państwo oglądaliście tę debatę, gdzie występowali kandydaci oprócz Bronisława Komorowskiego, no to tam była pełna zgoda, że trzeba obniżać podatki, a najlepiej zlikwidować podatki i ograniczyć rolę państwa, ułatwić działania przedsiębiorcom. Więc moim zdaniem młodzi wyborcy na te wady kapitalizmu mają powiedzieć jeszcze więcej kapitalizmu w bardziej radykalnym wydaniu. I z czego to wynika? I tutaj w pierwszej części było pytanie właśnie o te różnice pomiędzy Podemos, Syrizą, a polskimi tak zwanymi oburzonymi, jeżeli można w ogóle mówić, że jest taka grupa w Polsce. Otóż no to wynika przede wszystkim z kwestii historycznej, znaczy w Europie Południowej bunt młodzieżowy ma charakter lewicowy, ponieważ tam lewica ma tradycję walk o wolność, demokrację, prawa człowieka i sprawiedliwość społeczną. Polski kontekst historyczny jest zupełnie inny. Ponadto też tak, że ten kryzys tam raczej miał bardziej gwałtowny charakter. U nas to jest jednak te symptomy kryzysu są osłabiane, chociażby poprzez napływ funduszy europejskich, które utrzymują jednak ten wzrost gospodarczy i tak dalej, emigracja i te inne kwestie. Więc w Polsce językiem kontestacji młodzieżowej jest język radykalnej prawicy, nie radykalnej lewicy. Można to zilustrować przykładem, że w Europie Zachodniej zbuntowana młodzież nosi koszulki z Che Guevarą, w Polsce nosi ze znaczkiem Narodowych Sił Zbrojnych. I to jest ta różnica. Natomiast chciałbym jeszcze na chwilę, bo tytułem naszego panelu jest perspektywy politycznej. Tutaj było dużo o partiach, o komunikacji, jak partie się komunikują z młodymi ludźmi. Otóż wydaje mi się, że to nie jest problem także tylko Polski. Znaczy wszystkie tradycyjne partie socjaldemokratyczne, chadeckie, liberalne i konserwatywne w Europie Zachodniej mają problem z młodymi wyborcami. To zarówno widać w strukturze członkowskiej tych partii, jak i w strukturze wyborczej. I nie jest przypadkiem, że te partie tracą
poparcie na rzecz nowych ruchów, takich jak Partia Piratów w Niemczech, czy partie populistycznej prawicy, bądź radykalnej lewicy, tak jak jest to w Holandii, partia socjalistyczna, wspomniana Syriza w Grecji, ale także w państwach skandynawskich partie na lewo od socjaldemokracji uczestniczyły nawet ostatnio w rządach w Norwegii przez dwie kadencje. Więc to nie jest tylko problem Polski. Z czego on wynika? Otóż o tym mówił troszeczkę Michał Bilewicz w pierwszej części. Otóż młodzi ludzie nie mają jasnych, całościowych tożsamości politycznych. Często mają trudność ze zdefiniowaniem swoich poglądów, przez co są dla partii politycznych trudnym adresatem apelu wyborczego czy apelu politycznego. Ponieważ wydaje się, że młody wyborca zachowuje się trochę jak klient w sklepie, który wybiera sobie różne artykuły z różnych półek. Stąd często sprzeczność w deklarowanych poglądach, tak? Że można być w niektórych kwestiach konserwatystą, w niektórych socjalistą, a w niektórych liberałem. I tutaj powołam się na taki przykład, bodajże przed rokiem miałem przyjemność prowadzić zajęcia dla uczestników Szkoły Liderów profesora Pełczyńskiego. I młody działacz Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że dla niego optymalny system opieki zdrowotnej to taki jak w Stanach Zjednoczonych, co wprawiło mnie w wielkie zdumienie, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość akurat w sprawie służby zdrowia zajmuje zupełnie odmienne stanowisko, a jest to kwestia fundamentalna, bo to nie jest tylko kwestia opieki zdrowotnej, ale tak naprawdę filozofii funkcjonowania państwa i społeczeństwa. I gdy ja zwróciłem uwagę, że to jest no, gigantyczna sprzeczność, jak pan może należeć do takiej partii, to reszta uczestników z pozostałych partii politycznych stanęła w jego obronie, ponieważ powiedziała, że do partii nie trzeba wstępować i się podpisywać pod całym programem, tylko można wstąpić, żeby zrealizować jakiś jeden punkt programu. Więc to nie tylko jest kwestia wyborców, ale nawet młodych członków partii politycznych w Polsce. Dlatego ja z wielką ostrożnością, czy nie podpisałbym się pod kilkoma głosami, które tutaj padały na tej sali, że w polskiej polityce jest potrzebna wielka zmiana pokoleniowa. Znaczy ja się bardzo boję zmiany pokoleniowej w polskiej polityce i mam obawy, że jeszcze niedługo zatęsknimy za tymi liderami, którzy są. Więc to są te rzeczy. Ponadto młodzież funkcjonuje, to powołuje się tutaj na profesora Szlendaka, który tutaj uczestniczył w kilku dyskusjach, między innymi w sprawie protestu FAKTA. On wskazuje na bardzo ważną rzecz, że nie możemy mówić o młodzieży jako jednorodnej kategorii w Polsce, młodym pokoleniu, że to jest wielość subświatów, które są potęgowane, czy te subświaty się odgradzają od siebie na przykład poprzez te nowe kanały komunikacji, ponieważ media społecznościowe, internet, one wcale nie sprzyjają wymianie poglądów. One raczej sprzyjają utwierdzaniu się we własnych poglądach, ponieważ na Facebooku czy na Twitterze głównie mamy kontakt z ludźmi, którzy mają takie poglądy jak my. I Szlendak wskazuje na jeszcze jedną ważną rzecz, że ta wielość subświatu wynika nie tylko z tej zmiany technologicznej, ale także z nierówności społecznej. I to jest niezmiernie ważny fakt, że w ogóle polskie społeczeństwo odgradza się od siebie. Bardzo żałuję, że Michał Bilewicz tego nie pokazał, ponieważ on prowadzi takie badania pokazujące segregację klasową, tak? To znaczy w ogóle jak ludzie odgradzają się od siebie. Wydaje mi się, że to także dotyczy młodych ludzi w Polsce. On pokazywał takie badania pokazujące, że na przykład większość ludzi utożsamiających się z elektoratem liberalnym, czyli tam wliczając PO, SLD, Palikota, nie ma w swoim najbliższym otoczeniu żadnego znajomego, przyjaciela czy kolegi, który należy do tego obozu prawicowego, tak? I wydaje mi się, że to jest wielki problem i tutaj oczywiście przechodzę teraz do rozwiązań, to jest odzyskiwanie przestrzeni publicznej, to znaczy tworzenie takich rozwiązań systemowych, które sprzyjałyby współżyciu różnych klas społecznych, to znaczy to jest walka z komercjalizacją przestrzeni publicznej, ale to jest także walka z tym, co tutaj kolega zaproponował, czyli tym, że rodzice będą decydować dokładnie, jak będzie wyglądać system edukacji, ponieważ raczej trzeba dążyć do tego, żeby ludzie z różnych klas społecznych posyłali dzieci do tych samych szkół publicznych, bo ja się twojej rewolucji bardzo, bardzo boję i nie chciałbym żyć w takim kraju, gdzie rodzice będą decydować, kiedy poślą swoje dzieci do szkoły. I teraz pytanie jest, co robić, ponieważ po wyborach do Parlamentu Europejskiego jeszcze było pytanie o państwo, bo to jest niezmiernie ważne.
w tytule naszego panelu jest państwo i stosunek młodych ludzi jest bardzo ambiwalentny do państwa. Wydaje się, że tak naprawdę główne oczekiwanie młodych ludzi w Polsce do państwa to jest takie, żeby państwo nie wtrącało się w ich życie prywatne. I to była jakby główna motywacja także do wyjścia na ulicę w sprawie akta. I to chyba także tłumaczy to, że w Polsce młodzi ludzie nie wychodzą na ulicę upominać się o swoje prawa socjalne czy ekonomiczne. Natomiast Szlendak w swoich badaniach także wskazuje, że im niższe usytuowanie w tej hierarchii społecznej, klasowej, tym jednak to oczekiwanie, że jednak państwo zapewni jakieś podstawowe usługi się zwiększa. Natomiast tutaj jeszcze chciałem zacytować Tomek Odrzuta, który moim zdaniem w swojej tej ostatniej książce, Testamencie, w swoistym politycznym Źle ma się kraj, napisał, że w Europie Środkowo-Wschodniej no, młode pokolenie przez dwie dekady transformacji było wychowywane w takim przeświadczeniu, w takiej narracji, że sprawne gospodarczo państwo czy sprawna gospodarka nie może istnieć przy państwie, które interweniuje. Tak? Wydaje mi się, że to przekonanie jest silnie zakorzenione, że ta niechęć do interwencji państwa czy do spodziewania się po państwie tego, że będzie aktywne w sferze socjalnej i ekonomicznej. Natomiast bardzo ciekawą receptę, i pod którą jakby się paradoksalnie podpisał, chociaż nie wypowiedział jej człowiek z mojego obozu, czy nawiązujący do mojej tradycji ideowej, powiedział Ludwik Dorn po wyborach do Parlamentu Europejskiego, gdy zapytany o sukces Korwin-Mikkego, on powiedział, że po prostu państwo musi pokazać młodemu pokoleniu, że jest w stanie załatwić jakąś ważną rzecz dla tego młodego pokolenia. I podał przykład budownictwa mieszkaniowego. To padło tutaj w pierwszej części naszego spotkania, nawet było pytanie. Otóż Polska jest ewenementem na skalę europejską, jeśli chodzi o stopień prywatyzacji rynku mieszkaniowego. Ludwik Dorn podał przykład Wiednia. Nie wiem, czy państwo znacie taki epizod w historii Austrii, mianowicie epizod Czerwonego Wiednia, gdzie w latach 20. i na początku lat 30. austriacka lewica wprowadziła bezprecedensowy program budownictwa komunalnego na wynajem. I to był pewien wzór dla całej Europy, dla wszystkich ruchów postępowych w całej Europie. I po II wojnie światowej socjaldemokraci konsekwentnie do dziś realizują ten program. Ja miałem przyjemność być 30 kwietnia na spotkaniu z burmistrzem Wiednia, który zapowiedział, że w następnej kadencji odda następne kilka tysięcy takich mieszkań i 60% mieszkańców Wiednia mieszka w komunalnych mieszkaniach na wynajem. 60% mieszkańców Wiednia. I wydaje mi się, że to jest ten trop, tak? Że państwo musi także rozpocząć inwestycje w sferę społeczną, ponieważ niewątpliwie, gdy pytamy się młodych ludzi, co ich powstrzymuje na przykład przed założeniem rodziny, no to jest na przykład brak możliwości łączenia ról zawodowych z życiem prywatnym, a więc cała sfera publicznej polityki na rzecz opieki, czyli żłobki, przedszkola. A to wszystko wiąże się ze zmianą jakby paradygmatu polskiej gospodarki, znaczy czy chcemy być dalej zasobem taniej siły roboczej dla kapitalistycznego centrum, czy jednak będziemy stawiać na innowacje. Tutaj oczywiście nie wystarczą promowanie innowacji, to nie wystarczy danie ulg podatkowych dla biznesu, ponieważ przy innowacjach jest niezmiernie ważna rola państwa, ponieważ państwo nie kieruje się logiką krótkoterminowego zysku, więc to państwo może być stymulatorem innowacji. I oczywiście pojawia się teraz pytanie, czy taki program polityczny mógłby zyskać poparcie dzisiaj w Polsce. Znaczy, czyli polityka wyższych podatków na rzecz lepszych usług publicznych, traktowanych jako inwestycja publiczna, ponieważ polscy liberałowie bardzo lubią podliczać takie postulaty, tak, że ile to będą kosztować te żłobki, ile to będzie kosztować wprowadzenie becikowego czy innych rozwiązań, natomiast nigdy nikt nie policzył, ile kosztują nas zaniechania w tych kwestiach. Ponieważ być może my ponosimy olbrzymie koszty związane z dezaktywizacją zawodową wielu osób, właśnie z zamykaniem perspektyw, poprzez zaniechania w tych kwestiach. I tutaj moja odpowiedź to jest cytat z Tadeusza Kowalika, który na pytanie, czy Polskę stać na państwo opiekuńcze, powiedział, że Polski nie stać na brak państwa opiekuńczego. Ale wracam do pytania, czy to by było możliwe. Znaczy wydaje się dzisiaj, że przy tym stanie wiedzy, świadomości politycznej młodego pokolenia,
to by było bardzo trudne przekonanie ich do takich postulatów. I to oczywiście wymaga pewnej zmiany języka, czy wprowadzenia trzeciego języka do debaty publicznej, o którym mówił Jan Sowa, ponieważ w pierwszej części dyskusji pani Karolina Wigura powiedziała, że analizują dwa obozy medialne i języki. Otóż i te obozy są rzekomo do siebie nastawione konfrontacyjnie, że to są jakby dwie strony sporu. Otóż moim zdaniem realnie to nie są żadne dwie strony sporu, ponieważ obóz tak zwany liberalny i obóz tak zwany konserwatywny spiera się o kwestie symboliczne. Natomiast tam istnieje gigantyczny kompromis właśnie w sprawie wycofywania się państwa z gospodarki, w sprawie obniżania podatków, w sprawie właśnie promowania biznesu, przywiązanie wciąż do koncepcji trickle down, czyli skapywania, że jeżeli zrobimy dobrze biznesowi, to zrobimy dobrze całym społeczeństwu, więc to jest oczywiście, to nie jest rzeczywisty spór, więc tutaj wyzwaniem jest oczywiście wprowadzenie trzeciego języka, który by był naprawdę antysystemowy, czy wszedł daleko, jeśli chodzi o korektę tego systemu. I na koniec rozpocząłem od tego pasusu Bronisława Komorowskiego Wolności. To można podsumować, że ten trzeci język to powinien przywrócić kilka ważnych wartości, które są nieobecne w polskim języku, a mianowicie sprawiedliwość społeczna i solidarność. I przypomnieć, że nie ma prawdziwej wolności bez prawdziwej solidarności wpisanej przez małe S. Dziękuję.